Były radny miejski Paweł Frost zwołał konferencję prasową, na której w ostrych słowach argumentował, że Straż Miejską rozwiązać trzeba natychmiast. W tym roku obchodzimy 25-lecie tej formacji. No i tak się zastanowiłem, czy może nie wystarczy. Polityk zarzuca Straży Miejskiej brak kompetencji, zbyt wysokie koszty utrzymania, sięgające 3 milionów rocznie i brak szacunku i poparcia społecznego mieszkańców. Mamy akurat dobry moment, w którym jest niskie bezrobocie, w którym policja ogłasza nabór na chętnych do pracy. Pewnie byłoby dla tych ludzi najlepiej, gdyby właśnie w tym momencie można było tych ludzi przekwalifikować. O zdanie pytaliśmy innych polityków PO, ale nie chcieli zabrać głosu. Nieoficjalnie mówią, że to samotna, nieuzgodniona z nikim akcja Frosta. Sojuszników w obronie formacji, oczka w głowie prezydenta Legnicy znaleźć można, co ciekawe, w Prawie i Sprawiedliwości, z którym to ugrupowaniem lewicowe władze Legnicy raz współpracują, by innym razem dostać po nosie. Najłatwiej jest zlikwidować. Zlikwidujmy wszystko, nie będzie niczego. Był już taki jeden, który tak mówi i mało kto teraz o nim pamięta. Tak więc nie likwidować, tylko jak już, to zmieniać na lepsze. Trzeba tak prowadzić Straż Miejską, aby była to służba, która będzie pomocna mieszkańcom, z której mieszkańcy będą mieli realny pożytek i która będzie lepiej wśród mieszkańców postrzegana. A co o pomyśle likwidacji Straży Miejskiej sądzą mieszkańcy miasta? Straż Miejską ograniczała się właściwie tylko do pobierania faktycznie jakichś tam mandatów. I tylko taka rola. Policja jest w sumie obłożona na tyle robotą, że Straż Miejska jako taka forma pomocy, wsparcia może w ograniczonym jakimś zakresie myślę, że jest potrzebna. Tak? Jako takie mówię, służby typowo porządkowe. Zlikwidować. W Lubiniu nie zlikwidowali i jakoś nie mają problemów z tym. Ani tak, ani nie. To znaczy mi przeszkadzają. Potrzebni są, trochę pilnują porządku. A że nie mają pistoletu czy czegoś tam, to nie szkodzi. Szef legnickiego SLD apeluje o debatę nad przyszłością formacji. Myślę, że trochę obywatele i radni powinni mieć więcej do powiedzenia, w jakim kierunku właśnie ta Straż Miejska powinna istnieć. Bo to nie jest Straż Miejska prywatnej osoby, to nie jest Straż Miejska Urzędu Miasta, Prezydenta, to jest Straż Miejska Legnicy. Coraz więcej polskich miast likwiduje Straże Miejskie. Jak będzie w Legnicy? Paweł Frost zapowiada walkę o referendum, ale przy obecnym układzie politycznym i braku poparcia, nawet we własnej formacji, szanse na jego przeprowadzenie ma raczej znikome.